Witajcie na kanale Dla Ciekawskich Shopping, gdzie pokazujemy najlepsze zdobycze zakupowe. Pamiętajcie, że linki do wszystkich prezentowanych produktów znajdziecie zawsze w opisie filmu. A dziś temat, którym żyje cały świat – Oscary, a właściwie wszystko, co z nimi związane. I co poza filmami jest w dniu rozdania statuetek najważniejsze? Wiadomo, kreacje. Film o sukniach ślubnych z AliExpress udowodnił, że wieczorowe kreacje z Chin potrafią być piękne i dobrej jakości, wobec czego może warto zaryzykować i chcąc mieć suknię niczym gwiazda, zamówić coś właśnie z AliExpress? Zaczynamy zatem i od razu pokażemy Wam przepiękną kreację. Zbiera same dobre opinie, ponoć jest świetnie uszyta i zdjęcia użytkowniczek to potwierdzają. A pamiętajcie, wiele z nich nie ma wcale figury modelki. Suknia uszyta jest z mięsistej satyny z delikatnym połyskiem, dostępna w wielu kolorach. Ma rozkloszowany fason i robi ogromne wrażenie. Nasz typ? Suknia w kolorze cielistego różu. A co powiecie na taką suknię? Piękna, delikatna, w całości wykonana z tiulu. Całą uwagę skupia tu dekolt, który zdobią liczne aplikacje kwiatowe. Kreacja odsłania sporo, więc by nie wyglądać wulgarnie, najlepiej będą prezentować się w niej panie z niewielkim biustem. Mimo to sukienka cieszy się ogromnym powodzeniem i zbiera same dobre opinie. Pamiętacie może suknię Gwyneth Paltrow, w której spłakana odbierała swojego Oscara? To, czy zasłużyła na niego, jest sprawą dyskusyjną. Faktem jest jednak, że sukienka trafiła do grona sukien ikon i była wielokrotnie kopiowana. Zatem idąc tropem różowej, rozkloszowanej kreacji, coś w tym stylu, choć co prawda nie identyczna. Suknia również na ramionczkach i również rozkloszowana, ale z rozcięciem. Co ciekawe, w recenzjach widnieje komentarz zadowolonej polskiej klientki, która swoją suknię zamówiła właśnie w kolorze kreacji Gwyneth. Nie każda z nas jednak czuje się dobrze w sukniach do ziemi. Co powiecie więc na ten fason z górą niczym gorset? Uszyta została ze zwiewnego tiulu i koronki i dostępna jest w wielu kolorach. Oczywiście, jak w wypadku większości z prezentowanych tu sukien, szyta jest na zamówienie, więc przed zakupem trzeba się dokładnie zmierzyć, by suknia leżała idealnie. Ile kosztują suknie z atelier? Krocie, czasem to równowartość samochodu. Okazuje się jednak, że na AliExpress suknie bez nazwiska projektanta na metce, równie piękne, to koszt około 1000 zł. Firmy te mają najczęściej filmy, na których dokładnie widać użyte tkaniny i inne materiały do wykończenia kreacji, na przykład jak w tym wypadku. Inna marka, Serene Hill, pokazuje swoje suknie nie tylko na AliExpress, ma również profil na Instagramie, gdzie pełno jest wideo z detalami sukni. A te są imponujące, kryształki, perły, cekiny, tiule i luksusowa koronka. Naprawdę można stracić głowę, spójrzcie tylko. No i oczywiście cena tych sukien jest jak na polskie warunki bardzo przyzwoita. Nawet dla kogoś, kto nie jest gwiazdą Hollywood. Problem zostaje jeden, wybrać, bo od miliona możliwości może się zakręcić w głowie. Nawet jeśli nie zdecydujemy się na żadną sukien, a kochamy modę, możemy sprawić sobie oscarowy plakat, a na nim ikonografiki z najbardziej znanymi sukniami oscarowymi. A jeśli ktoś ma ochotę lub potrzebę kupić statuetkę, cóż, tej z mieczem nie dostaniemy, wersja z AliExpress ma łokcie w górze, ale na pierwszy rzut oka co? Oscar! To dobry pomysł na żartobliwy prezent lub wyraz uznania. I to tyle, jeśli chodzi o Oscary na naszej zakupowej stronie. Pozostaje nam życzyć Wam udanych, pięknych zakupów i zaprosić na następny odcinek. Dajcie więc łapkę w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji, by dostawać powiadomienia o nowych filmach. Do usłyszenia, cześć!